Jesteśmy po posiedzeniu Komitetu Akcji Zima. Sytuacja jest nadzwyczajna. W ciągu najbliższych dni spodziewamy się sporego ocieplenia. W Wigilię może dojść temperatura nawet do plus 10 stopni. W tej sytuacji niezwykle jest istotne, by cała woda spływająca z topniejącego śniegu trafiała do kanalizacji, do studzienek kanalizacyjnych. Stąd moja gorąca prośba o to, by zadbać o to, by te studzienki zostały odblokowane. My to robimy systematycznie, ale proszę pamiętać, że na terenie miasta mamy 25 tysięcy studzienek kanalizacyjnych i równocześnie nie jesteśmy wszędzie w stanie ich odblokować. Wiele z tych studzienek znajduje się na terenach prywatnych lub na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych. Bardzo Państwa proszę o to, by zwrócić uwagę zarządcą na odblokowanie tych studzienek. Wszyscy chcemy mieć spokojne święta, nie zaś walczyć z podtopieniami. Stąd gorąca prośba, zróbmy dzisiaj i jutro wszystko, by w czwartek i w piątek, w sobotę cały ten topniejący śnieg mógł trafiać bez przeszkód do naszych studzienek kanalizacyjnych. W naszej okolicy, w najbliższej okolicy, to nas uchroni w dużym stopniu przed podtopieniami. Równocześnie nasze służby sprawdzają wszystkie przepusty, które do tej pory mogłyby być niedrożne, tak ażeby umożliwić również spływ tej wody. Gorąco Państwa proszę, apeluję do Was, zwracajcie na to uwagę, kierujcie swoje uwagi na telefon MPO. Wiem, że czasami trzeba czekać, bo ten telefon jest zajęty, bo mamy bardzo dużo interwencji. Proszę Państwa o cierpliwość, także o wysyłanie maili. Być może to będzie szybsze niż czekać, aż ktoś odbierze ten telefon. Nie dlatego, że nikogo nie ma przy tym telefonie, ale ilość osób obsługujących te telefony jest ograniczona, a nie ukrywam, że rzuciliśmy wszystkie środki, wszystkich ludzi, którzy do tego się nadają, by na terenie całego naszego dużego miasta można było podejmować działania chroniące nas przed zalewaniem. Bardzo Państwa proszę o aktywność. Dziękuję bardzo.